Poznańskie tradycje organizowania targów sięgają połowy XIX wieku, jednak ich elitarność przypieczętowała otwarta w Poznaniu 16 maja 1929 roku powszechna wystawa krajowa. Jak pisała ówczesna prasa, jako ukoronowanie dziesięciolecia odzyskania niepodległości miała być rewią bogactw i wartości, którymi Polska mogła się pochwalić. Była ogromnym przedsięwzięciem dla Poznania, ukazywała dorobek całego dziesięciolecia Polski niepodległej w różnych dziedzinach życia gospodarczego, przemysłowego, kulturalnego. Pokazywała rozwój sztuki, pokazywała dorobek w dziedzinach społecznych. Mamy prezentację poszczególnych dziedzin gospodarczych. Przemysłu włókienniczego, przemysłu ciężkiego, no przemysłu alkoholowego. Blisko 80 lat temu Poznań na 4,5 miesiąca stał się gospodarczą stolicą kraju, zaledwie od dekady cieszącego się niepodległością. To pokaz tego wszystkiego, co udało się osiągnąć po uzyskaniu niepodległości, no duma narodowa, ale zarazem też myślę, że niesamowita zachęta do tego, żeby dalej się pięknie rozwijać. Wystawę z udziałem blisko 1500 wystawców otwierał prezydent Ignacy Mościcki. Feliks Nowowiejski napisał specjalny hymn. Ekspozycja zajęła powierzchnię 65 hektarów, czyli 3 razy większą niż współczesne międzynarodowe targi poznańskie. Ten typ wystaw robionych dla celów prezentowania osiągnięć poszczególnych krajów, on miał swoje wielkie dni po zakończeniu I wojny światowej i w 10 kolejnych latach. Wiele państw zniszczonych chciał pokazać, jak potrafiło odbudować się i Polsce na tym w szczególności zależało. Przygotowanie przedsięwzięcia zajęło Poznaniowi zaledwie 900 dni. Czas był niesłychanie krótki. Tego typu wystawy, jak to właśnie ta nasza powszechna wystawa, to tak w skali średnia światowa to jest 5 lat, żeby ją przygotować, tak jak na przykład w Paryżu, Londynie czy w Chicago. Poznań był gotowy znacznie wcześniej. Nie przeszkodziła nawet zima stulecia. Przygotowania kończono w 30-stopniowym mrozie. W przeciągu 2-2,5 roku przygotowano całą tą ogromną ekspozycję. W tym czasie wybudowano czy zmodernizowano ponad 110 budynków. Zbudowano stadion miejski, zbudowano największy wówczas hotel Polonia. Przebudowano dworzec, zbudowano różne gmachy, które zresztą służą nam do dzisiaj, takie jak chociażby Collegium Chemicum czy Collegium Anatomicum. Ślady popularnej powłóki na stałe wpisały się w pejzaż Poznania. Powstało również 8 km dróg pieszych, 13 km sieci wodociągowych oraz prawie 3000 m2 parków. Przez cały okres trwania wystawy profesjonalny dwutygodnik Echo Powszechnej Wystawy Krajowej dokumentował jej historię. To miała być pewna demonstracja siły, która się udała. No, nas cieszy, że udała się w Poznaniu, bo jednocześnie przyczyniła się do niesamowitego rozwoju miasta. Była inicjatywą, która skupiała aktywność społeczną. Jednym z działaczy promujących ideę organizacji poznańskich targów był ich pomysłodawca Edward Mazurkiewicz. Otóż mój pradziadek ze strony babki, Edward Mazurkiewicz, w 1919 roku wysunął taką ideę powstania targów w Poznaniu. Oczywiście to nie były międzynarodowe targi poznańskie jeszcze, ale to był targ poznański. Wszystko zaczęło się od tego, że pewnego dnia znalazł się w restauracji na ulicy 27 grudnia w Poznaniu i tam przyszedł porozmawiać oczywiście o interesach ze swoimi współpracownikami i wtedy podobno miał przy sobie Leipziger Zeitung, gazetę oczywiście niemiecką, i w niej przeczytał o rozwoju targów w Lipsku. I w związku z tym, że te targi w Lipsku tak podobno pradziadka denerwowały, no, zabierały kupcom też możliwość handlowania w Polsce, postanowił, rzucił taki pomysł, to w takim razie stwórzmy targi w Poznaniu. No i powstały. 10 lat później PWK stała się ukoronowaniem tej idei.
Przez 130 dni ponad 112 pawilonów wystawowych odwiedziło 4,5 miliona osób, w tym 200 tysięcy gości z zagranicy. Organizacja PWKi kosztowała 100 milionów ówczesnych złotych. Miasto na czele z prezydentem Cyrylem Ratajskim wsparło inicjatywę finansowo. Miasto się bardzo mocno zadłużyło i de facto wyszło ze swoich tarapatów za sprawą, to brzmi dosyć dramatycznie, ale II wojny światowej. W wieloletnim rozrachunku przedsięwzięcie przyniosło jednak zyski. Dzięki targom Poznań wypromował się na świecie. Wypromowało pozycję Poznania także jako obszaru dobrego rozwoju gospodarczego i na poziomie krajowym, i na poziomie międzynarodowym też trzeba pamiętać, że przecież na terenie Prus przed odzyskaniem niepodległości miasto Poznań było miastem peryferyjnym. Tak naprawdę w Rzeszy Niemieckiej jednym z mniej istotnych miast garnizonowych, wojskowych. Ogromny wysiłek organizacyjny Poznaniaków, w ogóle wspaniała idea tej wystawy, wydała wspaniałe owoce. Poznań stał się nowoczesnym europejskim miastem. Ukazało się 60 tysięcy artykułów poświęconych wystawie. To jest promocja. Promocja, która została doskonale wykorzystana. To był olbrzymi wysiłek na szczeblu i lokalnym, i na państwowym. Do dzisiaj można znaleźć w antykwariatach, na aukcjach internetowych bardzo dużo pamiątek, gadżetów, można powiedzieć reklamowych, właśnie z tamtego okresu. A więc przypuszczalnie niesamowite wyczucie rynku, no ale też na pewno o tym szła też wiedza odpowiednia. To na pewno wyróżniło Poznań i też spowodowało, że rola targów została dostrzeżona i w miarę upływu czasu umacniała się coraz bardziej. Po 80 latach od słynnej PWKi Międzynarodowe Targi Poznańskie wciąż należą do najważniejszych symboli stolicy Wielkopolski. Targi są wizytówką Poznania, ale niezależnie od tego, jak one są postrzegane w samym mieście i poza nim, za ich sprawą do Poznania przyjeżdżają ludzie z całego świata. Zachowały swoją funkcję spotykania się ludzi po to, żeby załatwiać sprawy handlowe, ale nie tylko, przemysłowe, ale nie tylko, również takie ludzkie, naturalnego, które odpowiadają na potrzeby każdego z nas. Powszechną wystawę krajową zamknięto 30 września 1929 roku. To było jedno wielkie 3,5 miesiąca trwające święto. Eugeniusz Kwiatkowski dokonuje zamknięcia wystawy i powiedział takie znane, no bardzo ważne słowa, jakże aktualne, że Poznań zdobył coś, co jest tak w Polsce trudne do zdobycia. Miłość narodu. Powszechna wystawa krajowa stała się również świadectwem dobrze zdanego egzaminu z możliwości i zdolności polskiego państwa do samodzielnego funkcjonowania. Nigdy wcześniej i nigdy potem nie udało się zorganizować podobnego przedsięwzięcia, które współcześnie pod względem rangi wydarzenia można porównać tylko do światowych wystaw Expo.